Zmiana wystroju holu w muzie jest związana z przypadającym w 2024 roku 55-leciem funkcjonowania muzy. My mamy dużo pomysłów na aranżację tego holu, ale cały czas jakby to się kotłuje i chcieliśmy po prostu sprawdzić, czy ktoś z zewnątrz, ktoś kto zna muzę albo ktoś kto całkiem rzadko tutaj bywa, będzie miał pomysł na aranżację tego wnętrza. Przedłużyliśmy termin zgłaszania ofert do 23 stycznia, no ponieważ ten termin świąteczny zakończenia konkursu niezbyt był szczęśliwy i mieliśmy dużo sygnałów, że jest za mało czasu po prostu na tak duży projekt. Chcielibyśmy, aby przystępujący do konkursu wnętrze kultury stworzyli przestrzeń nowoczesną, a jednocześnie przytulną. Oczekujemy oryginalnego artystycznego projektu, który odda charakter naszej działalności i jej różnorodność. Na pewno drzewa, które mamy w holu, które kiedyś 10 lat temu chyba mniej więcej wykonała dla nas firma Dekobau, no już trochę tutaj rosną. I naszym zamiarem było ocieplenie tego wnętrza i też w regulaminie konkursu takie stwierdzenie się znalazło, bo chcielibyśmy, żeby jakoś przełamać tę nowoczesność całego gmachu, który jest jednak wykończony w chromie szkle i dodać tutaj troszeczkę ciepła. No i liczymy na kreatywność naszych oferentów. Zwycięski projekt zostanie wyróżniony, nagroda wynosi 3000 zł.